Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem dzisiaj jest przewodniczący połączonych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie, pan Krzysztof Czerwiński, ponieważ poprosiliśmy go o wypowiedź, którą złożył na połączonych komisjach dotyczące nowego tworu, który ma się pojawić. W związku z tym, że pan przewodniczący wyraził dosyć duże wątpliwości co do tej sprawy, poprosiliśmy pana przewodniczącego o doszczegółowienie tych swoich wątpliwości. Panie przewodniczący, czy sprawdzał pan dokładnie, czy te wątpliwości pańskie mają jakieś potwierdzenie? Powiem tak, jeżeli okazałoby się, że ten nowy twór, jaki ma powstać, czyli spółdzielnia socjalna, a w skład której weszliby radni Rady Miejskiej, opierałby swoją działalność z wykorzystaniem majątku gminy, to wówczas byłoby to naruszenie ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli by do tego doszło, tak? Bo takie plany miały być. Ponieważ w tej chwili jeszcze nie wiemy, jak to tak naprawdę będzie wyglądało, został sformułowany wniosek o sporządzenie opinii prawnej, czy rzeczywiście takie działania mogą doprowadzić do naruszenia ustawy samorządnej gminnej, więc czekamy na taką opinię prawną i zobaczymy, co z tej ustawy wyniknie. W moim ocenie na dzień dzisiejszy byłoby to naruszenie ustawy samorządnej gminnej. Zresztą podjęcie takiej działalności przez radnych z wykorzystaniem majątku gminnego spowodowałoby z mocy prawa wygaśnięcie mandatu radnego. Jeśli oczywiście radni by też weszli w skład organów zarządzających tego nowego podmiotu prawnego, tak? Czyli pański tutaj głos w tej sprawie jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o pańskie wątpliwości, więc nie dziwię się pańskiej reakcji tutaj, że pan podjął czynności sprawdzające niejako, tak? Tak akurat dokładnie to wygląda. Na posiedzeniu stałej Komisji Rady Miejskiej został sformułowany wniosek o sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie właśnie przedstawienia w tej opinii, czy podjęcie działalności przez spółdzielnię socjalną, w skład której weszliby radni Rady Miejskiej. Oczywiście spółdzielnia by funkcjonowała na majątku komunalnym, czyli majątku gminy, bo to można zamiennie tych pojęć używać. Doszłoby do naruszenia ustawy o samorządzie gminy. Na taką opinię prawną na dzień dzisiejszy czekamy. Dlatego też odstąpiliśmy od opiniowania tego projektu uchwały i ten projekt uchwały, o ile wiem, w jutrzejszym porządku sesji Rady Miejskiej nie znajdzie się. Tak, bo nie można tutaj podejrzewać czegoś złego ze strony inicjatorów, ale niestety w tym momencie to taka sprawa wygląda dosyć dziwnie, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że to są jakieś kroki podejrzane, tak? Tylko że to mogło być jakieś takie fapa, tak? To ja zakładam za każdym razem dobrą wolę radnych, że chcieli zrobić coś dobrego. Być może do końca, może nie mieli wiedzy, może do końca nie mieli świadomości, jak to w praktyce będzie wyglądało, ponieważ wcześniej na Komisji Spraw Społecznych pan dyrektor OPS-u przedstawił jakby w ogólnym takim zarysie sposób funkcjonowania tej spółdzielni socjalnej, która miałaby powstać z wykorzystaniem części majątku po byłym PGK, czyli na ulicy Marii Konopnickiej, no to w tym momencie ja przynajmniej w mojej ocenie, patrząc się na takie działania, rzeczywiście doszłoby do naruszenia, jak powiadam, ustawy o samorządzie gminnym. Jeszcze, jeśli zwłaszcza, podkreślam, radni wtedy weszliby w skład organów zarządzających takiego podmiotu prawnego. No było to, wie pan, no, tym bardziej było ciekawe, że stowarzyszenie, które było jednym ma być jednym ze współzałożycieli tej spółdzielni socjalnej, rzeczywiście no, tam się znaleźli radni. No, dla mnie, no ja byłem po prostu zdziwiony w tym momencie, tak? Taką sytuacją przynajmniej. Zaskoczony ogromnie w każdym razie, tak. Wie pan, ja przyjrzałem się kilku takim podmiotom, które pojawiły się w Polsce i z reguły widać tam inicjatywa jest podejmowana oczywiście przez urzędników czy przez radnych, którzy inicjują powstanie takich stowarzyszeń, ale raczej no, wspierają z zewnątrz, a tutaj jest właśnie tak jakby bezpośrednie zaangażowanie się i radnych i urzędników w tym dziele. To ja powiem jeszcze raz, że no, trudno im podejrzewać radnych o złe intencje. Jakie tak naprawdę mieli intencje, co chcieli przez to osiągnąć, no to trzeba by się było zapytać samych zainteresowanych. No, na pewno też tak jest, jak pan powiedział, no, wsparcie z zewnątrz jak najbardziej tak dla takich inicjatyw. Natomiast samo uczestnictwo i głosowanie w takiej sprawie, no to już w tym momencie mamy poważne wątpliwości, czy tutaj nie dochodzi do naruszenia nie tylko przepisów prawa, ale również no, zasad etyki radnego, tak, który powinien powstrzymywać się od udziału w takich sprawach, które mogłyby budzić
budzić wątpliwości co do jego obiektywizmu czy bezstronności. Tak? A w tym momencie no na szczęście nie doszło jeszcze do przeforsowania tej uchwały, że tak powiem, zobaczymy, co nam pokaże przyszłość. Tego, co jak powiedziałem wcześniej, na jutrzejszym porządku posiedzenia sesji Rady Miejskiej nie znajdzie się ten projekt uchwały, czekamy na opinię radcę prawnego i zobaczymy, jakie będą efekty tych działań. Tak? Pan, Gazeta Miejscowa opisała sprawę tak, jakby już była sprawa przyklepana, dlatego to też mnie tam zaczęło trochę dziwić, tak, i w związku z pańskimi wątpliwościami, tak, gdyż tą inicjatywę, którą pan powiedział, czyli sprawdzającą, no jest istotna, jeżeli chodzi o majątek gminny i sprawę, żeby nie doszło jakichkolwiek dziwnych sytuacji. W związku z tym jeszcze jedną rzecz pytam, czy wydaje się panu, że w tym momencie, jeżeli powstanie taka spółdzielnia, czy ona będzie wsparciem dla ZAZ-u, czy ZAZ będzie dla niej wsparciem? Powiem szczerze, że trudno mi na to odpowiedzieć, tak? Być może będzie jakimś uzupełnieniem ZAZ-u, tak? Bo ZAZ, czyli Zakład Aktywności Zawodowej, jest przede wszystkim przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, tak? Natomiast tutaj w intencji twórców spółdzielni socjalnej jest wola jest zatrudnienia osób, które jak gdyby nie mają możliwości uzyskania na rynku pracy takiej, która, inaczej powiem, nie są w stanie wykonywać pracy zmianowej, czy też ze względu na opiekę nad małym dzieckiem, czy w jakiejś z innych powodów rodzinnych nie są w stanie podjąć pracy gdzieś na pełnym etacie, tak jakby zgodnie z wolą pracodawcy. Więc być może będą to różne inne formy zatrudnienia, które ułatwią tym osobom rzeczywiście podjęcie jakiejś pracy w ramach tej spółdzielni socjalnej, jednocześnie w ramach takiego elastycznego czasu pracy, czy elastycznego w ogóle zatrudnienia w takiej spółdzielni socjalnej. Ja myślę, że będzie to pewnym uzupełnieniem, jeżeli do takiego czegoś dojdzie do skutku, takie utworzenie spółdzielni socjalnej. Natomiast co do, nie wiem, Gazety Goleniowskiej nie czytałem, jeżeli tam faktycznie pojawiły się takie informacje, to nie wiem, skąd Gazeta Goleniowska te informacje wzięła. Ja dzisiaj panu mogę powiedzieć, na dzień dzisiejszy, na jutrzejszym porządku sesji, nie powinna się znaleźć ta uchwała. Czy się znajdzie, to ostatecznie zresztą przekonamy się na samym sesji, bo przecież burmistrz ma prawo jeszcze wprowadzenia zmian do porządku posiedzenia. Zresztą nie tylko burmistrz, bo przewodniczący Rady Miejskiej również i radny też każdy, prawda? Gazeta Goleniowska podaje informacje, które no, nie mają umocowania prawnego, tak? No tutaj trzeba by się było zapytać dziennikarzy z Gazety Goleniowskiej, skąd takie informacje biorą czy czerpią. Przecież dopóki nic się jeszcze nie zostało przesądzone, dopóki uchwała nie została podjęta, dopóki nie zostały żadne środki w budżecie gminy zabezpieczone na działanie tej spółdzielni socjalnej, to nie możemy powiedzieć, że sprawa jest przesądzona. No dziwi się troszeczkę, skąd gazeta ma, no trzeba by się samych dziennikarzy zapytać z Gazety Goleniowskiej, skąd takie informacje czerpią. My póki co takiej uchwały nie mamy, jeszcze jej nie podjęliśmy, jutro prawdopodobnie też jej nie podejmiemy, więc poczekajmy chwilę cierpliwości i się dowiemy, czy w tym miesiącu, czy być może za miesiąc. Niewykluczone, że taka spółdzielnia socjalna w ogóle powstanie, z tym, że powiadam, no musi to być wszystko zgodne z przepisami prawa, tak? Czyli radni mogą w takiej inicjatywie uczestniczyć poprzez wspieranie z zewnątrz, ale nie wchodzi do samej spółdzielni socjalnej, bo tutaj no, prawdopodobnie mielibyśmy do naruszenia ustawy o samorządzie gminnym w szczególności, tak? Panie Przewodniczący, w związku z tym, że zaczyna się dziać no, dosyć dużo wokół tej spółdzielni, czy pan uważa, że finansowanie takiej spółdzielni jest to w interesie gminy? Powiem tak, że każda inicjatywa, która służy mieszkańcom gminy Goleniów, a przy uczestnictwie samej gminy, czyli tutaj mówimy o burmistrzu i radnych, wsparciu tak gminy są, jest warta po prostu gry, dlatego że jeżeli to pomaga, ma pomóc mieszkańcom, dlaczego nie? Ja powiedziałem już wcześniej, że nie jestem przeciwny idei powstania takiej spółdzielni. Jeżeli gmina może w tym momencie, bo nie ma innej możliwości, wspomóc taką spółdzielnię socjalną w jej powstaniu, w jakimś tam wsparciu finansowym, to dlaczego nie? Powiem, poczekajmy na efekty, jak to się zacznie rozwijać, bo takie spółdzielnie socjalne faktycznie w Polsce istnieją. Jedne funkcjonują lepiej, drugie gorzej, natomiast no, trzeba na pewno z dużą ostrożnością podchodzić do tego typu instytucji, bo jakie mogą być później sytuacje w związku z tym już funkcjonowaniem samej spółdzielni socjalnej, tego nie wiemy. Tak? Spółdzielnia może generować straty, może generować zyski. Jak będą straty, to pytanie, kto będzie uczestniczył w pokryciu tych strat. Tak? Tutaj się rodzą następne pytanie, więc rozmaitość sytuacji faktycznie, jakie mogą się pojawić, no mogą być nam przynieść wiele różnych problemów, a być może też satysfakcji. No poczekajmy, zobaczymy, tak? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, moim Państwa gościem był Pan Przewodniczący Połączonej Komisji, Pan Krzysztof Czerwiński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję.